GBP USD, kabelek tutaj czeka na poziom, tutaj też długo czekał. Jak mamy taką sytuację, jak tutaj, że jest poziom Sky Blue, zresztą dotyczy to nie tylko poziomu Sky Blue, również innych. Jeżeli jest poziom, który ma być zaliczony i do niego nie dochodzimy, to bardzo często, nie tak, że działa to zawsze, ale bardzo często mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że jeżeli gdzieś tutaj, pomiędzy tym punktem, gdzie powstał ten poziom, a miejscem, którego nie, gdzie go nie zaliczyliśmy, jest jakiś szczyt bądź dołek, w tym przypadku dołek, to ten dołek powinien być do wybicia. Po drodze mamy Sky Blue, więc to, czego bym oczekiwał, to bardziej dojścia tutaj w te rejony do Sky Blue. Niekoniecznie wybicie dołka, ale tutaj rozliczenie tego poziomu moim zdaniem jest jak najbardziej prawdopodobne. Jak wybijemy, to wybijemy, zobaczymy. Ale tak, to tyle. Zresztą tutaj jest też poziom, w tych rejonach jest też poziom yellow, który jest do zaliczenia. Jak to wyglądały redy? A, tutaj wszystko się trzyma zgodnie z planem. No i jest też, są też tutaj te poziomy miesięczne, które nie zostały rozliczone. Zobaczcie, że nie doszliśmy do końca do nich, bo reakcja była dużo wcześniej. No i zostały nam jeszcze fiolety. Czy tu mamy? Tak. Tu mamy na dole też fiolet, więc trochę usunę poziomów, żeby to było czytelniejsze. Mamy na dole yellowy do zaliczenia, fiolety, bo USD jest na drugim miejscu, a cena jest nad poziomem fiolet, tak, i Sky Blue. Mamy tutaj powrót do nawiasów, mamy ten poziom, jest bardzo, bardzo ważny i do rozliczenia. Jeżeli spojrzymy sobie jeszcze na chmury, tak trochę wspierając się metodologią MMD, to w tym samym rejonie, spójrzcie, tu i tu. A, tutaj też mam ten, też mam poziomy. Proszę bardzo. Ten poziom, poziom yellow. Trochę tych danych jest na wykresie, więc chwilę to trwa. I fiolety. No tutaj ten fiolet nie jest przedłużony. O. I to jest na przejściu. Dlatego to przejście w przyszłości zarówno będzie cenę ściągało, czy w ogóle, że cenę ściąga i też powinno być poziomem reakcyjnym. Taka zgodność, nazwijmy to zgodność sygnałów.